Monika Sołukowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Siedem mandatów dla naszego powiatu, pięć dla Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej, dwa dla Prawa i Samorządności oraz Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego, jeden dla Komitetu Razem dla Powiatu. To nieoficjalne wyniki niedzielnych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Progu 5% wymaganych głosów nie przekroczył Ruch Palikota oraz Komitet Przyjazny Powiat. W nowym powiecie ziemskim do przydzielenia było 17 mandatów podzielonych pomiędzy 4 okręgi wyborcze. Frekwencja podczas niedzielnych wyborów nieznacznie przekroczyła 20%. Miejsca w Radzie Powiatu zostaną podzielone pomiędzy 5 komitetów. Najwięcej, gdyż aż 7 mandatów uzyskał nasz powiat popierany przez Platformę Obywatelską. Na drugim miejscu z 5 mandatami uplasowała się Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa. Po 2 radnych w starostwie będzie miało Obywatelskie Porozumienie Samorządowe oraz popierany przez PiS Komitet Prawo i Samorządność. Jeden mandat przypadł Komitetowi Razem dla Powiatu, który wspierany był przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Żaden z komitetów nie uzyskał bezwzględnej większości 9 mandatów, by samodzielnie rządzić. Możemy zatem spodziewać się stworzenia w starostwie koalicji. Ponad 2 miliardy euro pochodzące z puli środków unijnych zostały wpisane do strategii rozwoju województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020. Fundusze spowodować mają zastrzyk inwestycyjny również w subregionie wałbrzyskim. Widać, że ta strategia przynosi efekty, wypowiedzi, ale i decyzje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałka pokazują, że to jest dobry kierunek. Dostrzega się potrzebę inwestowania w ten region i będziemy to robić. Żeby łatwiej to było, łatwiej i szybciej dojechać, żeby łatwiej było znaleźć pracę, żebyśmy mogli prowadzić projekt kształcenia młodzieży, żeby ludzie nie chcieli stąd wyjeżdżać, tylko chcieli tutaj zostawać, bo będą mieli szansę na dobrą pracę, dobrze opłacaną pracę. Początkowo pula pieniężna przeznaczona na województwo dolnośląskie miała wynosić około 1 600 milionów euro. Po negocjacjach udało się jednak uzyskać o ponad 400 milionów więcej. Spójność strategii rozwoju aglomeracji wałbrzyskiej z planami dla całego województwa spowodować ma przede wszystkim inwestycje komunikacyjne. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na budowę dalszej części obwodnicy Szczawna-Zdroju oraz łącznika z drogą szybkiego ruchu S3. Urząd Marszałkowski planuje także przejąć od Skarbu Państwa uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Chcemy po przejęciu prowadzić duży projekt klastra geotermalnego. Wydaje się, że to jest naprawdę przedsięwzięcie mające bardzo długą perspektywę, bardzo dobre perspektywy, jeśli chodzi o rentowność tego projektu. Nie wspomnę o ogromnej ilości miejsc pracy, które to wygeneruje. W planach znalazło się również utworzenie Instytutu Badawczego w formie Centrum Wiedzy o Surowcach Skalnych. Taka inwestycja miałaby zaprocentować stworzeniem przemysłu przetwórczego oraz wydobywczego związanego z minerałami. Praca w RE i jak słychać i widać, kontynuowany jest remont mostu w Boguszowie-Gorcach. Pierwsza faza remontu polegała na wykonaniu przejezdności na okres zimowy, a obecnie dochodzi do dalszej części kontraktu. W drugim etapie już pełny zakres przewidywanego remontu, czyli wzmocnienie ustroju nośnego, wykonanie wsporników wraz z jezdnią, z dojazdami, chodniki, bariery energochłonne i całe wyposażenie obiektu. Prace są nieco utrudnione z uwagi na usytuowanie wiaduktu, bo znajduje się on nad przejazdem kolejowym w pełni zelektryfikowanym. Tu jest kwestia dogrania wszystkich, uzgodnienia wszystkich szczegółów elektrycznych, kolejowych i tak dalej, a sam remont to jest stricte techniczna robota mostowa. Zakończenie prac remontowych przewidywane jest na 10 czerwca bieżącego roku. Zatem za kilka miesięcy, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, remont mostu powinien zostać zakończony. Askar Abdrakhamov, radca ambasady Kazachstanu w Warszawie, przyjechał do Wałbrzycha. Celem wizyty było wzmocnienie stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma krajami, a także nawiązanie współpracy akademickiej. Gość odwiedził Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz wziął udział w otwarciu wystawy poświęconej Kazachstanowi. Radca ambasady Kazachstanu do Wałbrzycha przyjechał na zaproszenie prezydenta miasta, władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. Głównym celem wizyty było zacieśnienie stosunków gospodarczych oraz zachęcenie potencjalnych inwestorów do współpracy. Słyszeliśmy o strefie ekonomicznej, że bardzo dobrze się rozwija przemysł w Wałbrzychu i też chcemy zachęcić przedsiębiorców regionalnych do współpracy, do poszukiwania partnerów
w Kazachstanie. Gość promował również Kazachstan, który dopiero w 1991 roku uzyskał niepodległość. Kraj ten zajmuje 9. miejsce pod względem wielkości powierzchni na świecie. Mieszka w nim nieco ponad 17 milionów osób, w tym około 42 tysięcy Polaków. Chcemy pokazać, jak wygląda współczesny Kazachstan, żeby Polacy Kazachstan kojarzył nie tylko z czasami deportacji, ale nie tylko ze związkami historycznymi, bo to jest rzeczywiście ważne, ale że mamy przyszłość dla relacji kazachsko-polskich, w tym z Dolnym Śląskiem. Radca ambasady Kazachstanu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mówił również o nawiązaniu współpracy z Wałbrzyską uczelnią poprzez wymianę akademicką. Gość wziął również udział w otwarciu wystawy fotografii Kazachstan, architektura, przyroda, ludzie, która miała miejsce w galerii BWA Zamku Książ. Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna na wzór Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić aktywność społeczną. Stworzyliśmy projekt, nazwaliśmy go roboczo Bateria Arczy, razem rozwijamy region. Tydzień temu prezentowaliśmy w ramach tego projektu, cyklu projektu, projekt Akademia Rozwoju Personalnego. To nowy projekt realizowany z pomocą Wałbrzyskiego PSL-u. Doszliśmy do wniosku w gronie PSL-u, że należy coś zrobić, żeby wesprzeć rozwój turystyki na tym terenie. Najlepszym przykładem, z którego na pewno warto się uczyć, jest nasza strefa ekonomiczna, która pod kierownictwem pana Grebera była najlepszą strefą w Polsce. W związku z tym, że postawiliśmy sobie takie pytanie, jak można to przełożyć na rzecz działalności turystycznej, zrodziło się szereg pytań, na które już dzisiaj mamy częściowe odpowiedzi. Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna ma za zadanie stworzenie warunków prawno-ekonomicznych do powstania nowego nurtu gospodarki turystycznej w regionie. Będziemy otwarci na poszerzanie tej strefy bądź dołączanie do niej kolejnych terytoriów, które są osadzone w konkretnej gminie, w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego, która będzie chciała współpracować w tworzeniu tej kwestii. Można by tutaj postawić kolejne pytanie, w jaki sposób zorganizować rozwiązania prawne, które będą potrzebne do tego, aby ta strefa zaistniała. Dzięki strefie turystycznej firmy, które zapewnią nowe miejsca pracy, będą mogły liczyć na ulgi z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych, co z kolei będzie szansą na zmniejszenie stopy bezrobocia w regionie oraz pozwoli na sprowadzenie inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam być tutaj w sposób godny, czyli ekologicznie. A z drugiej strony musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam rozwijać przemysł turystyczny. Nasz region, pomimo dużego stopnia bezrobocia, ma olbrzymi potencjał turystyczny. Mamy czym się pochwalić, mamy przepiękne zabytki, począwszy od Zamku Książ, który jest zabytkiem reprezentującym wszystkie zamki na tym terenie, poprzez zabytki techniki, gdzie mamy Lisią Sztolnię, już niedługo będzie stara kopalnia. Nasze góry wspaniałe, które możemy pokazać wszem i wobec, ale też i podziemia, którymi się szczycimy, które są też kolejnym produktem turystycznym. Dzięki zaangażowaniu Andrzeja Zibrowa projekt rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Turystycznej przedstawiony zostanie w Ministerstwie Gospodarki. Oczywiście trzeba uzgadniać wszystko od poziomu lokalnego do poziomu prawnego w ministerstwach i tutaj należałoby powołać do życia jakąś strukturę, najlepiej podobnie jak nasza specjalna strefa ekonomiczna jest zorganizowana w formie spółki z o.o. i taka struktura powinna rozpocząć działania z poszczególnymi samorządami bądź grupami samorządów. Tutaj doskonałym przykładem jest aglomeracja Wałbrzyska, z którą na pewno warto by było współpracować, która łączy w sobie bardzo wiele rzeczy, które nas interesują. I te rozmowy na poziomie samorządów lokalnych będą rozmowami, które zdecydują o takim smaku tej strefy, o istocie jej bycia, ponieważ ona ma za zadanie tworzyć miejsca pracy, rozwijać region i chcielibyśmy, żeby stała się takim pilotażowym programem być może dla całej Polski, być może nawet dla Unii Europejskiej, który mógłby pozwolić na to, żeby turystyka zaczęła się rozwijać.
Atrakcyjnym elementem może być paszport po krainie gór zamków i podziemi oraz programy lojalnościowe lub zniżki na imprezy promujące nasz region na zewnątrz, na przykład międzynarodowe zawody survivalu. Pomyśleliśmy o takim czymś jak na przykład Mistrzostwa Świata w survivalu. Mamy doskonałe tereny, mamy hałdy, mamy różnego rodzaju rzeczy, które do tego by się doskonale nadawały. Strefa powinna też przyczynić się do tego, żeby powstawały konkretne produkty turystyczne i tutaj powinniśmy pomyśleć o tym, żeby nie bazować na turyście jednodniowym. Powinniśmy zrobić tak, żeby ten turysta został u nas miesiąc, przyjechał, umęczył się, bo on bardzo lubi się męczyć, później fajnie odpoczął, później go zrelaksujemy w spa, bo mamy przecież uzdrowiska, no i na tym by się zakończyła fajny pobyt, chyba że pozna swoją miłość swojego życia i ożeni się lub wyjdzie za mąż. Podczas konferencji powrócono również do projektu wykorzystania pod względem sportowym i turystycznym Góry Chełmiec i jej okolic. Projekt mówi o wykorzystaniu tego terenu nie tylko w okresie zimowym jako tras narciarskich, ale również w okresie letnim jako tras biegowych czy jako ścieżki rowerowe. Takie rzeczy na świecie realizuje się w ciągu jednego roku. Nie tylko na świecie, na przykład u nas popatrzmy Zieleniec, popatrzmy Karpacz, że w ciągu jednego roku powstaje rozszerzenie bazy poprzez instalację wyciągu narciarskiego. Tym bardziej, że ten projekt przewiduje wykorzystanie Góry Chełmiec nie tylko w sezonie zimowym, ale jest to projekt do wykorzystania całorocznego pod sporty typu motolotnie, pod sporty rowerowe, są trzy trasy downhillowe przewidziane w tym projekcie, czyli ten obiekt mógłby funkcjonować na obszarze całego roku. Organizatorzy konferencji uważają, że aglomeracja Wałbrzyska ma szansę zostania strefą pilotażową i może wykazywać globalne rozwiązania dla rozwoju turystyki w całym kraju. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.